Jesteśmy na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Rozmawiamy z dyrektorem targów Drema, panem Andrzejem Półroniczakiem, o mających się odbyć w połowie września Międzynarodowych Targach maszyn i narzędzi do drewna Drema. Tak. Oraz towarzyszącym im SOFAP, tak? I... Tak, w tym roku ta formuła została zmieniona do 2019 roku. Targi SOFAP, czyli dedykowane technologiom dla mebli tapicerowanych i targi furnika dedykowane dla komponentów do produkcji mebli, stały się salonami Drema. Dzisiaj tą główną marką jest Drema, a te dwie imprezy nie stanowią odrębnych imprez targowych. Są elementami całej przestrzeni Dremy. Dzięki temu uzyskujemy całą kompleksową prezentację technologii, maszyn, komponentów, materiałów, surowców, które też służą do produkcji mebli. Jeśli można, troszeczkę historii. Znaczy, generalnie ostatnie kilka lat Drema była cały czas na takim topowym, wzrostowym trendzie. 2018 rok to był taki pewien punkt przegięcia z tego względu, że w takim rankingu organizatorów targów branży maszyn do obróbki drewna znaleźliśmy się w zasadzie w pierwszej piątce imprez światowych. Tegoroczne założenia, które były opracowane w roku ubiegłym i przyjęta strategia targów Drema, między innymi właśnie włączenie też furniki SOFAP-u do zakresu tematycznego Dremy, dawały dużą dolę optymizmu, że mamy szansę stać się jedną z trzech największych imprez światowych. No niestety... Dawały szansę. Dawały szansę. Jeszcze tak wyglądało to w lutym, że będzie to impreza naprawdę generalnie, na rekordowym poziomie. Generalnie z naszą gdzieś tam strategią zamykaliśmy działania sprzedażowe, główne działania sprzedażowe powierzchni wystawienniczej do końca lutego. Takim punktem podsumowującym było nasze stoisko informacyjne na targach meble i od tego momentu, zgodnie z przyjętymi działaniami, rozpoczęliśmy działania na rzecz zwiedzających, żeby te działania były też bardzo skuteczne. Przygotowując się do tych działań, zakupiliśmy nowe bazy, nie tylko polskie, ale również zagraniczne. Bardzo mocno koncentrowaliśmy się na tym, żeby Drema umocniła swoją pozycję w Europie Środkowo-Wschodniej jako najważniejsze wydarzenie tej branży. I wszystko na to wskazywało, że tak będzie. Nawet w kontekście tego, że w listopadzie odwołano targi w Brnie. I wszystko wskazywało na to, że klienci rynków czeskiego, słowackiego potraktują Dremę jako ten moment możliwości prezentacji, ale zakupu nowych technologii. Oczywiście wydarzenia, które rozpoczęły się w grudniu ubiegłego roku, które coraz bardziej się do nas przybliżały, ale nikt chyba nie sądził, że w takim rozmiarze dotknie to cały świat, przeorientowały wiele rzeczy, ale również przeorientowały nasze działania, bo zgodnie z ustaleniami rządowymi w marcu wszystkie imprezy targowe zostały wstrzymane. Między innymi nie odbyła się Drema Silesia. Między innymi nie odbyła się Drema Silesia. Przenieśliśmy ją na kwiecień przyszłego roku. Natomiast podobnie zaczęło się dziać na rynkach zagranicznych. Imprezy przenoszone z marca na czerwiec zostały odwoływane. To jest przykład Holzhandwerku w Norymberdze. Imprezy przenoszone z pierwszego półrocza na drugie, Xel Expo, też zostały przeniesione. I oczywiście my cały czas na bieżąco analizujemy nadal, co się dzieje w zakresie gospodarki, w zakresie pandemii i tych wszystkich elementów. I
i te działania podejmujemy na bieżąco, bo sytuacja dzisiaj jest taka, że tak naprawdę nikt z nas nie wie, co będzie jutro, co będzie za tydzień, co będzie za miesiąc. Czyli to, co kiedyś określiliśmy sobie w bardzo długich perspektywach czasowych, dochodzi do tego, że nie działamy zgodnie ze standardami. W tym sensie, że nie powinniśmy patrzeć krótkowzrocznie, powinniśmy patrzeć dalekosiężnie, ale sytuacja jest taka, że musimy analizować, co się dzieje tu i teraz, tak? I oczywiście targi poznańskie już były przygotowane do działań związanych z ochroną zwiedzających wystawców przed zagrożeniem pandemią w styczniu, bo już w styczniu wprowadzono określone obostrzenia sanitarne, w styczniu na targach Budma wprowadzono dezynfekcję, ograniczono również udział gości zagranicznych, przede wszystkim z Chin, którzy mieli bardzo mocno odwiedzać te targi, ale również to kontynuowaliśmy na targach meblowych, które jeszcze rozpędem poszły zgodnie z planem. Natomiast w momencie, kiedy na początku czerwca w sposób formalny umożliwiono organizację imprez targowych, to jednym z pierwszych działań podjętych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie było przygotowanie całej infrastruktury, terenów, ale również organizacyjne do przeprowadzenia imprez targowych już w tej zmienionej rzeczywistości, bo jeżeli mówimy o tym, że Budma się odbywała, to targi poznańskie dobrowolnie jak gdyby wprowadziły określone obostrzenia. Natomiast teraz te wszystkie nasze działania związane są z tym, że wypełniamy w sposób bardzo ścisły zalecenia władz głównego inspektora sanitarnego. I w zasadzie w czerwcu nasze tereny zostały przygotowane do tych spełnienia tych wymagań. W międzyczasie odbyło się szereg imprez weekendowych. Oczywiście w początku lipca chyba się odbywało. Tak. Między innymi piknik rodzinny, pokazy motoryzacyjne, kolejne imprezy są przewidziane, gdzie bramy targów poznańskich, i to było też dla nas miłe zaskoczenie, przeszło kilka tysięcy zwiedzających. Była więc możliwość sprawdzenia, czy to wszystko, co zrobiliśmy w czerwcu, spełnia określone wymogi. Przede wszystkim, czy jesteśmy zgodni z tym reżimem sanitarnym, które zalecają nam władze sanitarne. I okazało się, że kilka tysięcy osób w układzie weekendowym przekroczyły bramy targów i całe nasze systemy zadziałały. I to, co mieliśmy możliwość sprawdzenia, oczywiście będzie dotyczyć również targów Drema. Czyli wydaje mi się, że kwestie bezpieczeństwa sanitarnego, pytania naszych klientów, czy będę się czuł bezpiecznie na terenie targów, możemy powiedzieć w ten sposób, na pewno będzie poszczególne firmy, jak i przedstawiciele tych firm, jak ludzie zwiedzający będą mieli zagwarantowane lepsze warunki sanitarne czy bezpieczeństwa, jeżeli dzieje się to choćby w centrach handlowych, dzieje się to w ośrodkach wczasowych, w hotelach, z jednego względu, że to się odbywa również, kiedy nie odbywają się targi. Każda osoba wchodząca, wjeżdżająca na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich ma dokonywany pomiar temperatury. Właśnie, może gdybyśmy opowiedzieli, jak gość targów, czego się może spodziewać podczas... Czyli przede wszystkim to już się zaczyna na etapie zgłoszeń na targi i rejestracji. Odeszliśmy od wszelkich form drukowanych. Nie będzie biletów drukowanych, nie będzie vademecum drukowanego, nie będzie Dremy News drukowanej. Przechodzimy do formy elektronicznej i dzisiaj już odbywa się sprzedaż biletów w formie elektronicznej. Kolejna rzecz, która też się odbyła, to wielu już ma do czynienia w hotelach. Oświadczenie o stanie zdrowia, że według wiedzy zwiedzającego osoby, która przekracza teren targowy, jestem w tym momencie zdrowy. Ale to
Będzie jakiś podpisany dokument na wejściu? Tak, tak, nie. Każdy z uczestników musi złożyć taką deklarację. Aha. Musi złożyć deklarację. To się odbywa też w hotelach, tak? Przyjeżdżamy do hotelu, rejestrujemy się w recepcji, podpisujemy oświadczenie, że nie chorujemy, nie wiemy, że mamy chorobę i tak dalej, i tak dalej. Czyli chodzi o też o pewną świadomość, ale też wyłączenie jak gdyby z grona zwiedzających osób, które mogą być nosicielem koronawirusa. My to będziemy sprawdzać w kontekście również pomiaru temperatury. Mamy cały system zdalnego pomiaru temperatury. Na targach będzie, zresztą zawsze w czasie dremy była dyżurna karetka pogotowia z całym zespołem medycznym. Ta karetka będzie teraz również i w przypadkach takich wątpliwych osoby będą kierowane do służb medycznych, które będą sprawdzały, czy rzeczywiście to jest element, wstępnie oczywiście weryfikowały, czy to jest element koronawirusa, czy może na przykład przebywałem 2-3 godziny w nagrzanym samochodzie, bo i takie przypadki do tej pory odnotowywaliśmy. Przestrzeń targowa, a oczywiście wymagania dotyczące stoisk. Na dremie, szczególnie w pawilonie 5, te minimalne przejścia między stoiskami to były na poziomie 2 metrów. Dzisiaj to jest minimalnie 3 metry, czyli lokalizacja stoisk odbywa się też, że będą zachowane strefy bezpieczeństwa odległości. Oczywiście to, co jest dzisiaj podstawowym elementem zapobiegania ewentualnemu zarażeniu się, czyli dezynfekcja, zakrywanie twarzy określonymi środkami, przede wszystkim maseczkami, które spełniają te minimalne wymagania, to będzie też obowiązywało. Tak? Czyli czyste ręce, dezynfekcja, zasłanianie twarzy, która ogranicza jak gdyby możliwość przenoszenia się drogą kroplową koronawirusa. I te wszystkie informacje dotyczące tego, jak to będzie wyglądało w praktyce, znajdziecie Państwo na naszych stronach. Mamy film instruktażowy, jak wygląda to w praktyce, który też znajdziecie Państwo na naszej stronie. Te informacje przekazaliśmy również do Europejskiej Federacji Producentów Rowerek do Drewna. Drema 2007 roku jest na takiej światowej liście EMABUA, kilkunastu największych imprez światowych oficjalnie popieranych przez EMABUA. EMABUA oczywiście tu występuje w imieniu prawie 900 europejskich producentów, które EMABUA reprezentuje. I te nasze wszystkie informacje dotyczące wymagań sanitarnych i spełnienia przez nas tych wymagań zostały też przekazane do EMABUA. Informacja też została zamieszczona na stronach EMABUA. Ale sytuacja na rynku targowym branży obrabiarek do drewna jest dzisiaj taka, że z kilkunastu imprez światowych odbywa się tylko dwie. W Europie jedna. W Europie jedna. I to jest właśnie Drema. Druga odbędzie się w Chinach. W związku z tym jesteśmy też takim wydarzeniem, które mimo wszystko, mimo tych wszystkich ograniczeń, mimo tej całej sytuacji, tej całej otoczki, Zarząd Targów Poznańskich zdecydował się, że Drema odbędzie się w tym terminie, który został określony w roku ubiegłym. Oczywiście to są dla nas dodatkowe wyzwania i wiemy doskonale i jesteśmy też takim barometrem tego wszystkiego, co dzieje się w gospodarce, ale też uważamy, że tegoroczna Drema to szansa pokazania rozwiązań, również technologicznych, które pozwolą firmom branży drzewnej i meblarskiej wyjść z sytuacji kryzysowej, w której te firmy się znalazły, zwłaszcza fabryki mebli. To, co my zawsze podkreślaliśmy w ostatnim okresie, że bardzo dzisiaj w zakładach trzeba zwracać uwagę na robotyzację, automatyzację, mechanizację. Te elementy znajdą się również w przestrzeni targowej. Zamierzam również pokazać, jak kwestie robotyzacji można wprowadzić do małych warsztatów stolarskich czy małych firm.
nie tylko tych dużych fabryk, które dosyć dobrze sobie technologicznie radzą, ale również w tych małych warsztatach, z dwóch względów. Kwestia rosnących kosztów pracy, ale również kwestia ograniczenia styku tych ludzi, ilości zatrudnionych. Tu nie chodzi o to, żeby likwidować miejsca pracy, tylko zapewnić na produkcji bezpieczne warunki pracy w tej branży drzewnej i meblarskiej. Oczywiście tradycyjnie targom Drema i w tym roku też znajdzie się to w programie wydarzeń. Spotkają się przedstawiciele branży drzewnej na KOP Drewie, żeby mówić sytuację. Dodatkowe wydarzenia. Tak, które... tak. One oczywiście idą też w ograniczonym zakresie, może nie w takiej ilości, jak to było w dotychczasowych edycjach targów Drema, ale te podstawowe elementy, kongres meblarski, kongres drzewny, spotkanie kobiet branży drzewnej, konkursy wyczarowane z drewna, Mistrzostwa Polski, wbijaniu gwoździ, tapicernia 4.0. Te elementy będą towarzyszyć targom Drema, ale również chcemy wprowadzić elementy informacyjne. Między innymi daleko mamy zaawansowane rozmowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Chcemy się zdalnie łączyć z naszymi salami konferencyjnymi, które w przestrzeni targowej stworzymy, żeby specjaliści parku też poprzez przekazanie pewnej informacji pokazali, jakie są dzisiaj możliwości programów pomocowych. Tak? Przeszła pierwsza fala wniosków z Polskiego Funduszu Rozwoju, pojawiają się regionalne programy pomocowe, tak jak w Wielkopolsce czekamy na konkurs, który ogłosi WARP. PARP też niedawno zakończył sesję pomocy dla średnich przedsiębiorstw w ramach kapitału obrotowego, czy pomocy na kapitał obrotowy. W związku z tym chcemy też dostarczyć osobom, które odwiedzą targi Drema, informacji na tym, jakie dzisiaj mogą znaleźć środki pomocowe, ale również możliwości finansowania zakupu inwestycyjnego. No nie ma co ukrywać, że targi na pewno w tym roku będą sporo mniejsze niż powiedzmy te, które znamy z ostatnich lat, gdzie wystawiało się no, kilkaset przedsiębiorców. A w tym roku według obecnej sytuacji, jaka to jest skala? To znaczy generalnie w tym roku, w związku z tym, że kiedy zaczął się szczególnie we Włoszech bardzo ostry przebieg pandemii, większość firm włoskich wycofała swoje uczestnictwo i zgodnie z zaleceniami tych firm, szefów tych firm, te firmy włoskie nie mają prawa uczestniczyć w jakiejkolwiek imprezie targowej, gdziekolwiek, w jakimkolwiek miejscu na świecie w tym roku. Podobna sytuacja dotyczy części firm niemieckich, które też wycofały swoje udziały we wszystkich targach na świecie i to również dotknęło Drema. Oczywiście są wyjątki firma Wajnik, która też ma takie zalecenie, ale jednak Wajnik będzie na swoim stoisku. I w świetle tych obostrzeń generalnie naszych partnerów zagranicznych to nie będą targi Drema w takim wymiarze, jak do tej pory byliśmy przyzwyczajeni. Natomiast na pewno w tej zmniejszonej formie dzisiaj mamy zgłoszonych, formalnie potwierdzonych, tak, 150 wystawców. Ta lista się może zmienić. Część firm czeka jeszcze na rozwój sytuacji. A tak jak wiemy, sytuacja jest tak niestabilna, że nikt z nas nie wie, jakie będą zachorowania jutro, pojutrze, dynamiczne. Żółte, czerwone, zielone, tak, powiaty. Zwłaszcza, że to się zmienia z dnia na dzień i jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi wystawcami. W związku z tym ta sytuacja będzie się jeszcze zmieniać. Decyzje prawdopodobnie zostaną na początku września podjęte. Generalnie my miesiąc przed targami mieliśmy wszystko domknięte, tak. W zasadzie ten okres od połowy sierpnia to był takim szlifem przygotowania materiału drogowego, a w tym momencie jesteśmy w takim bardzo aktywnym kontakcie zarówno z wystawcami, ale również ze zwiedzającymi, tak, bo rozpoczęliśmy już proces zapraszania VIP-ów. I tu mamy podobną sytuację. Gro ludzi potwierdziła, ruszyła sprzedaż biletów na top bilecie.
elektronicznych, gro biletów zostało kupionych, również tych płatnych, natomiast gro osób z tych największych firm branży meblarskiej czy drzewnej czeka jeszcze z decyzją do końca sierpnia czy początku września. Czyli należy mieć nadzieję, że jeszcze przybędą jacyś wystawcy? Tak, tak, dlatego że my dzisiaj, mówiąc o tej liczbie, mówimy tylko o tych, którzy formalnie się zgłosili i do tej pory nie wycofali się z udziału w targach. Wiele firm poprosiło o rezerwację powierzchni, prosząc o danie sobie szansy do końca sierpnia czy początku września. I to robimy, bo też widzimy, w jakiej sytuacji są te firmy. To też jest obawa tych firm o zdrowie i bezpieczeństwie pracowników, ale ja podkreślam, naprawdę to, co zrobiliśmy, jeśli chodzi o targi poznańskie, żeby się przygotować i spełnić te wszystkie wymagania sanitarne, to z pewnością tutaj możemy się czuć bezpiecznie. I to jest bardzo ważny element, że przyjeżdżając nad Remę możemy się czuć bezpiecznie. Jest Pan również prezesem Polskiego Stowarzyszenia Producentów Maszyn i Narzędzi do Drewna DROMA. Czy z tego punktu widzenia jest Pan w stanie ocenić, jak w tej chwili sytuacja na polskim rynku maszyn wygląda? Znaczy ta sytuacja, oczywiście najgorsze były miesiące kwiecień i maj. Szczególnie załamanie nastąpiło, jeśli chodzi o sprzedaż maszyn meblarskich. Gro fabryk mebli została zamknięta, wstrzymano produkcję, wstrzymano zakupy maszyn. Dzisiaj ta sytuacja się poprawia. W lepszej sytuacji byli ci producenci, którzy oferowali generalnie maszyny dla małych zakładów czy do obróbki drewna. I tu oczywiście dzisiaj można powiedzieć, że te zamówienia są na dosyć dobrym poziomie, uwzględniając sytuację generalnie rynkową. I te firmy, które szczególnie straciły zamówienia w tych miesiącach drugiego kwartału, dzisiaj nadrabiają zaległości. Nie jest to może sytuacja, którą każdy by sobie wymarzył. Natomiast nie jest to też sytuacja taka, która by powodowała, że ta branża gdzieś tam zaczyna odnotowywać ogromne spadki. Są spadki, są wyraźne spadki, ale to nie jest ten moment, w którym moglibyśmy powiedzieć, że wpadamy w sytuację kryzysową, zważywszy na fakt, że ostatnie tygodnie odnotowujemy wzrost sprzedaży maszyn. No to też jest tak, że te maszyny nie stoją na magazynie, tylko są produkowane pod zamówienie. Często ileś miesięcy trzeba poczekać. Ta sytuacja na rynku to jest praktycznie od zakończenia tego kryzysu lata 2013-2014, że producenci maszyn, niektóre firmy to robiły znacznie wcześniej, ale producenci maszyn w sumie dzisiaj produkują pod zamówienie. Zwłaszcza, że zmienia się, nawet wśród standardowych maszyn, zmienia się specyfikacja wyposażenia. I maszyny się robi po zamówieniu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Oczywiście postaramy się na Dremie również być i zdać relacje z tego, co się dzieje, co będzie się działo. Mam nadzieję, że jeszcze przynajmniej kilkunastu wystawców dołączy do tej grupy, która już się zdeklarowała, że będą. Serdecznie zapraszam Państwa, serdecznie zapraszam Was. Mam nadzieję, że naprawdę będziecie się czuli bezpiecznie i mam nadzieję, że ta sytuacja też się bardziej ustabilizuje. Mamy jeszcze miesiąc. Każdy dzień przynosi nowe informacje, ale mam nadzieję, że to wszystko pójdzie w dobrym kierunku. Serdecznie zapraszam do odwiedzania w Poznaniu za miesiąc. Dziękuję.